Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o wynikach finansowych sektora mięsnego. W studiu jest z nami Magdalena Kowalewska, analityk do spraw sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie były marże w sektorze mięsa czerwonego w pierwszej połowie tego roku? Pierwsza połowa tego roku była zupełnie dobra, jeśli chodzi o marże w sektorze, całym sektorze przetwórstwa mięsnego. Według danych Pont Info dla przedsiębiorstw, które zatrudniają od 10 pracowników i więcej i które złożyły sprawozdania finansowe do GUS-u, według tych danych przeciętna marżowość w sektorze przetwórstwa mięsnego wyniosła 6,3% i było to o 0,9 punkta procentowego więcej w relacji rocznej. Oczywiście przetwórstwo mięsa dotyczy różnych gatunków tego mięsa, przede wszystkim mięsa czerwonego, wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu i w zależności od tych poszczególnych segmentów przetwórstwa mięsnego ta sytuacja kształtowała się w zróżnicowany sposób. I rzeczywiście ten wzrost rentowności, który obserwujemy w całej branży przetwórstwa mięsnego, głównie wynikał z poprawy rentowności w sektorze mięsa czerwonego, a to było pokłosiem przede wszystkim niższych kosztów surowca. W pierwszej połowie bieżącego roku przeciętnie żywiec wieprzowy w Polsce skupowano po 4,88 zł i było to o 17% mniej w relacji rocznej. A żywiec, czy jakby koszty zakupu żywca w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsa są najważniejszym składnikiem kosztowym. One odpowiadają za ponad 65% kosztów ogółem. I rzeczywiście nawet rozkładając tą marżowość na poszczególne PKD, to w tym PKD, które dotyczy mięsa czerwonego, czyli 10-11 i 10-13, te wzrosty były najbardziej znaczące. W przypadku przedsiębiorstw, które zajmują się wyłącznie przetwórstwem mięsa czerwonego, przeciętna marżowość wyniosła 6% i było to o 0,9 punkta procentowego więcej w relacji rocznej, czyli w zasadzie analogiczny wzrost jak dla całej kategorii mięsa czy przetwórstwa mięsnego ogółem. Natomiast w przypadku producentów produktów mięsnych ta rentowność EBITDA wyniosła 7,1%, czyli o blisko 1 punkt procentowy więcej w relacji rocznej i ta poprawa sytuacji w przypadku tej grupy przedsiębiorstw jest najbardziej znacząca. A jakie były marże w sektorze mięsa drobiowego w pierwszej połowie tego roku? Tutaj również obserwowaliśmy poprawę rentowności. Marża EBITDA w pierwszej połowie bieżącego roku dla przetwórców mięsa drobiowego wyniosła 4,6% i było to o 0,4 punkta procentowego więcej w relacji rocznej. Natomiast ta poprawa była nieco mniej wyraźna niż w przypadku mięsa czerwonego, czy przetwórstwa mięsa czerwonego, co wynikało z zupełnie innej sytuacji po stronie surowca. Ceny surowca tutaj były droższe, wyższe, ale też wyższe były ceny produktów tych przedsiębiorstw. Przeciętnie kurczęta brojlery według notowań Ministerstwa Rolnictwa skupowano po 3,71 zł, czyli o 16% drożej w relacji rocznej, natomiast w przypadku indyków było to 5,63 grosze, czyli o 11% drożej również w relacji rocznej. No to oczywiście wpłynęło na wzrost kosztów, natomiast jednocześnie wzrosły również przychody, dlatego że filet kurczęcy był sprzedawany po 12% drożej w pierwszej połowie bieżącego roku. No w przypadku fileta indyczego tutaj mieliśmy spadek około 2% w relacji rocznej, natomiast suma summarum, czy w efekcie wpłynęło to na poprawę rentowności w pierwszej połowie tego roku, pomimo ptasiej grypy i pomimo tych zawirowań, co z kolei wynikało z lepszych wyników eksportowych, bo chociaż w ujęciu wolumenowym sprzedaliśmy nieco mniej, o 2% mniej mięsa drobiowego za granicę, to w ujęciu wartościowym obserwowaliśmy 5% wzrost, więc ta jednostkowa cena sprzedaży mięsa za granicę, mięsa drobiowego za granicę była wyższa. No i to też wpływało pozytywnie na poprawę marż, jeśli chodzi o mięso drobiowe. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.